najistotniejszych cech, a więc apolityczności, pozbawiają i bezstronności. Pozbawiają go tych cech. Spraw. Prezes Trybunału Rzepliński przeniewierzył się tym zasadom. Stał się, powiem to jeszcze raz, stał się politykiem, a przestał być sędzią. Panie pośle, i także te niepokojące sprawy, no, które podejmujemy za każdym razem, kiedy mówimy o Trybunale Konstytucyjnym, ten bardzo negatywny mechanizm także donoszenia w środowiskach międzynarodowych na państwo polskie przez opozycję, w tym także przez Trybunał Konstytucyjny. To się toczy, trzeba sobie jasno powiedzieć, bo niektórzy są już znudzeni tematem Trybunał Konstytucyjny, a przecież są inne ważne sprawy. Dla niektórych w ogóle to zagadnienie natury prawnej wiążące się ze sprawą Trybunału Konstytucyjnego jest trudne, niezrozumiałe. W związku z tym mają już tego dość. Trzeba powiedzieć, że chodzi tutaj o władzę. Chodzi o władzę. Zarówno opozycja nie może pogodzić się z tym, że przegrała wybory, o Platformie Obywatelskiej, Polskim Stronnictwie Ludowym, myślę również i o Nowoczesnej, która przecież to jest emanacja Platformy Obywatelskiej, to chyba nikt co do tego nie ma wątpliwości. Przestawiono przecież kiedyś punkt widzenia, skoro Platforma jest skompromitowana i już nie może odegrać znaczącej roli w polityce, no to trzeba szybko wykreować inne ugrupowanie polityczne, które będzie realizowało tą samą misję, ale pod innym szyldem. Przecież to bardzo wyraźnie widać. Nie mogą się również pogodzić środowiska zachodnie, zagraniczne. Trzeba podkreślić, że tam wszędzie władzę sprawują ugrupowania liberalno-lewicowe, wręcz lewackie. Dla nich nie do pomyślenia jest to, że może być taki kraj, w którym naród powierzy władzę ugrupowaniu konserwatywnemu, ugrupowaniu prawicowemu, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość. Tego po prostu zdzierżyć nie mogą. Więc można powiedzieć, że tutaj jest zbieżność intencji. Z jednej strony dzisiejsza opozycja szuka wsparcia i presji ze strony instytucji zagranicznych, unijnych, a z drugiej strony również i ci urzędnicy unijni też nie mogą pogodzić się z tym, że w Polsce naród powierzył władzę rządom prawicowym, rządom, które wsłuchują się w głos swojego narodu. To trzeba przecież jasno powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie realizuje swoje obietnice wyborcze. No, ale z tym się pogodzić zarówno urzędnicy unijni pogodzić nie mogą, jak i również nie mogą się pogodzić dzisiejsza opozycja. Nie może się pogodzić dlatego, że nie chce dopuścić do jakichkolwiek zmian w Polsce. Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe przez ostatnie 8 lat zabiegały o interesy bardzo wąskiej grupy społecznej, tak zwanego establishmentu III Rzeczpospolitej. I dlatego też w dalszym ciągu chcą realizować tą swoją misję, ale tym razem przy pomocy Trybunału Konstytucyjnego. I bardzo ważne ostatnie pytanie, panie pośle. Jaki manewr teraz powinien wykonać polski rząd? No przede wszystkim dzisiejsze stanowisko Trybunału Konstytucyjnego nie jest orzeczeniem. Nie spełnia wymogów natury proceduralnej. Zostało wyrażone w sposób niezgodny z obowiązującą procedurą. Zostało wyrażone przez nie taką liczbę sędziów, jaka winna brać udział. A zatem, jak sądzę, nie będzie opublikowane, bo nie każde stanowisko jest wyrokiem, nie każde stanowisko jest postanowieniem. Wyraźnie wybrzmiało to również w zdaniu odrębnym, jakie złożyło trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mianowicie, że Trybunał Konstytucyjny, jak każdy inny organ władzy publicznej, jest zobowiązany działać na podstawie prawa i w granicach prawa. Trybunał Konstytucyjny jaskrawo, w sposób oczywisty dla laika, złamał te zasady, bo przecież jako żywo dziś nikt za stołem sędziowskim nie widział 13 sędziów, a tylu ich dziś być powinno.
Bardzo dziękuję za ten komentarz. Panie pośle, oczywiście sprawa się nie kończy, więc do sprawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego w naszych spotkaniach będziemy jeszcze powracać. Dziękuję i pozdrawiam. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem posłem Stanisławem Piotrowiczem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, prokuratorem.